dzisiaj około godziny 19.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że mężczyzna w tym bloku, na czwartym piętrze, chce popełnić samobójstwo. O tej desperackiej decyzji poinformowani zostaliśmy przez kolegę, do którego zadzwonił. Wiadomo było, że mężczyzna odkręcił kurki, że ulatnia się gaz. Dyżurny na miejsce natychmiast skierował policjantów. Pojawiło się pogotowie energetyczne, pojawiła się straż pożarna. Pogotowie ratunkowe oczywiście, policjanci. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Skończyło się na strachu. Mieszkańcy przeżyli ewakuację, najbardziej całe zdarzenie przeżyły dzieci. Mężczyzna został wyprowadzony. Jeśli lekarz nie będzie miał żadnych przeciwwskazań do tego, zostanie on zatrzymany w pomieszczeniach do osób zatrzymanych naszej jednostki. Jeżeli zajdzie potrzeba, zostanie umieszczony w jednym z oddziałów szpitala. A dobrowolnie otworzył drzwi, czy trzeba było wejść po niego? Drzwi zostały bardzo szybko otwarte przez strażaków. Wszystko odbywało się bardzo dynamicznie, bardzo sprawnie. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Ile osób było ewakuowanych? Wszyscy mieszkańcy tego bloku, bloku numer 21 przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciechanowie. On w tym momencie był sam, tak? W chwili zdarzenia, w chwili podejmowania czynności przez służby, mężczyzna przebywał w mieszkaniu sam. Jest to 48-letni ciechanowianin. Tak, ja się stoi i wychodzi wszystko. Ale mam też tutaj ten mężczyzna, który mieszkał w tym mieszkaniu. No jakiś czas tu mieszkał, ale trudno mi powiedzieć. A pani była w tym momencie tutaj w domu, w mieszkaniu? To znaczy tak, byłam. Co się działo? Nic się nie działo specjalnie. Policja przyjechała, kazała nam się ewakuować i wszystko. Przestraszyliście się? No troszkę. Bo szli w każdym klatce. W tym bloku chodzili policjanci, pukali i mówili, że po prostu, że trzeba się ewakuować, bo jest po prostu trzeba, bo jest zagrożenie życiu i po prostu kazali każdemu przechodzić na dwór. Tak. Myślałeś, że to głupi żart, czy że naprawdę? Myślałam, że to naprawdę, jak jest policja. Z kim ciebie ewakuowano? Z mamą i z tatą, czy? Z mamą i siostrą. A mama jak zareagowała na to? No po prostu otworzyła drzwi i szybko kazała nam wychodzić. No, przyjechała policja, straż, pogotowie. No i okazało się, że jakiś na początku nie wiedziałam, o co chodzi, ale się później dowiedziałam od policjantów, że tutaj policja przyjechała i poszli na górę, pukali w te drzwi od tego pana, ale po prostu nie otwierał nikt i okazało się, że jakiś pan kurki odkręcił cztery i trzymał zapalniczkę w ręku i chciał podpalić dom.